Witam Państwa na ogłoszeniu nominacji 24. edycji OMF Nagród Polskiej Akademii Filmowej. Moment, kiedy ogłaszamy nominację, to był zawsze moment bardzo radosny. Niestety dzisiaj radość jest przygaszona. Chciałabym powiedzieć wszystkim naszym przyjaciołom z Ukrainy, jako filmowcy jesteśmy z Wami. Jesteśmy dla Was. Będziemy walczyć o uwagę świata. Robiąc od wielu lat plakaty do orłów polskich, przyłapałem się teraz, że zawsze robiłem jednego orła. Myślę, że teraz jest taki czas, kiedy orły powinny być z twórcami z Ukrainy. Bardzo cieszę się, że mogłem brać w tym udział, a przede wszystkim dlatego, że ten plakat inspirowany i barwami Ukrainy i tym, co się stało, myślę, że na lata pozostanie w pamięci i będzie dokumentował ten trudny czas. Ludzie potrzebują też czasami z jednej strony po prostu znaleźć odrobinę normalności albo odrobinę takiego azylu, takiej wyspy marzeń, gdzie można się oderwać od tych wszystkich naszych niepokoi, lęków. Więc myślę, że to jest jedna z głównych funkcji w tej chwili sztuki. Teraz przejdźmy do nominacji za najlepszy film. Aida, reżyseria Jasmina Zbanicz. Moje wspaniałe życie, reżyseria Łukasz Grzegorzek. Wesele, reżyseria Wojtek Smarzowski. Wszystkie nasze strachy, reżyseria Łukasz Ronduda, Łukasz Gut. I Żeby nie było śladów, reżyseria Jan P. Matuszyński. Gratulacje serdeczne dla wszystkich.